Jasnozębia Góra. Jaką tajemnicę skrywa to niepozorne wzniesienie w górach izerskich? Codziennie słyszało się strzały na szczycie góry. Pod powyższą górę prowadził normalny tor kolejowy. Czy to tutaj, nieopodal sennego miasteczka Bad Flinsberg, pod koniec 1941 roku ukryto i zamaskowano 150 skrzyń? I co w nich było? Skrzynie musieliśmy rozładować z wagonów, a następnie przy pomocy wyciągu i jeńców były wciągane na szczyt góry. Co udało się ustalić badaczom po latach? I skąd w ogóle wzięła się ta historia? Świeradów Zdrój. Dziś niewielka, licząca 4000 mieszkańców miejscowość uzdrowiskowa w górach izerskich. Znana z pięknych widoków i fajnej trasy narciarskiej. W przeszłości jednak Bad Flinsberg i jego okolice były świadkami niezwykłych wydarzeń. Dolny Śląsk pełny jest takich zapomnianych miejsc. Tutaj jesteśmy na końcu dawnej linii kolejowej 336 z Mirska do Świeradowa. Dokładnie na stacji dawnej Świeradów Nadleśnictwo. Linię tę niedawno reaktywowano z sukcesem, staraniem dolnośląskich samorządowców. Pociągi jednak nie dojeżdżają tak daleko. Zatrzymują się tylko na pasażerskiej stacji w Świeradowie. W tym miejscu, które istniało już przed wojną, zaczyna się historia, która ma bardzo wiele wersji, która ma mnóstwo niejasności, ale wszystkie te wersje łączy osoba opowiadającego i tajemnicze skrzynie, które miały być tu przywiezione, rozładowane i gdzieś w tych górach ukryte. W 1970 roku przed obliczem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce staje Michał Skibicki. Ten, mający wówczas 54 lata, były jeniec wojenny, pochodzący z Bytomia, był naocznym świadkiem i uczestnikiem dość tajemniczych wydarzeń. Wczesną wiosną 1941 roku został on złapany przez SS na terenie Czechosłowacji i osadzony w obozie w Brnie. Po około półrocznym pobycie wytypowano jego i innych silnych młodych więźniów i wywieziono w góry o nazwie Izergebirge do miejscowości Bad Flinsberg. W zeznaniach czytamy: pamiętam dokładnie, że z Brna wieźli nas przez góry serpentynami przez całą noc. Także rano przyjechaliśmy pod wzgórze, gdzie stały małe domki, jedno- i dwurodzinne, wyludnione. I w tych domkach zostaliśmy ulokowani. Ja mieszkałem wraz z trzema jeńcami w jednym pokoju, a pilnowali nas SS-mani. Wywieźli nas na drugą stronę góry, dokąd jechaliśmy przez miejscowość Flinsberg. Takie były napisy na drogowskazach i w odległości kilometra lub dwóch od powyższego miasta zostaliśmy przywiezieni w góry, gdzie również było parę domków zamieszkanych przez Niemców i SS-manów. Pod powyższą górę prowadziły normalne tory kolejowe, na których stały wagony załadowane skrzyniami. Skrzynie te były drewniane, ukute sztabami o wymiarach około 150 cm długości, 100 cm szerokości i 70 cm wysokości. Były też skrzynie blaszane o takich samych rozmiarach. Każda ze skrzyń ważyła około 200 kg. Skrzynie musieliśmy rozładować z wagonów, a następnie przy pomocy wyciągu i jeńców były wciągane na szczyt góry. Ponadto wyciągane były skrzynie też przy pomocy wozu ciągnionego mułem i popychanego przez jeńców. Uderzyło mnie w czasie pracy to, że jedni jeńcy mogli pchać te skrzynie tylko do połowy góry,
zaś drudzy pchali od połowy góry na szczyt. Praca odbywała się na trzy zmiany. Po kilku dniach zorientowałem się, że ci jeńcy, którzy pracowali od połowy góry do szczytu, nie wracali na kwatery. Poza tym codziennie słyszało się strzały na szczycie góry tak, że nabrałem przekonania, że ci jeńcy, którzy nie wracali na kwaterę, zostali na górze zlikwidowani. Po kilku dniach pracy na dole zostałem przydzielony do pracy od połowy góry na szczyt. Będąc już na szczycie góry, zauważyłem, że jest to duża polana w lesie. Tam kazano mi we dwójkę z drugim jeńcem nosić w nosidłach ziemię i trawę, które wysypywaliśmy na pokrywę żelazną, około 4 cm grubą wielkości 4 na 5 metrów, która leżała już na ziemi, a inni jeńcy wszystko to układali na powyższą blaszaną pokrywę i sadzili małe drzewa iglaste. Nieopodal był wysypany nasyp z drobnych łupków skalnych. Ponieważ na górze nie zauważyłem żadnych skrzyń, które przedtem były wciągane, zrodziło się u mnie podejrzenie, że skrzynie te zostały zakopane i właśnie przykryte tą grubą pokrywą blaszaną, a następnie przykryte trawą i zasadzone drzewkami. Przez cały okres mojej pracy przy wciąganiu skrzyń oceniam, że mogło być tych skrzyń 150. Co się w tych skrzyniach znajdowało, nie jest mi wiadomo. Michał Skibicki, jak sam mówił, cudem uniknął śmierci, bo udało mu się zbiec, gdy na szczycie góry zerwała się potężna burza. Zeznania, jakie złożył 15 grudnia 1970 roku, okazały się na tyle przekonujące i interesujące, że doszło nawet do eksperymentu procesowego i wizji lokalnej na terenie Świeradowa. W artykule Roberta Kudelskiego W innych obliczach historii możemy przeczytać, że postanowiono przeprowadzić eksperyment procesowy 23 czerwca 1971 roku z udziałem członków Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a także komendanta Milicji Obywatelskiej ze Świeradowa, oficera ówczesnej SB z Wrocławia, majora Stanisława Siorka, który żywo zainteresował się sprawą, i oczywiście Michała Skibickiego we własnej osobie. Rekonesans trwał przez 3 dni. Raport donosił, że świadek jednoznacznie wskazał Sępią Górę jako lokalizację, w której przebywał. Nie rozpoznał on jednak szczegółowego miejsca ukrycia na szczycie góry ani żadnej innej lokalizacji podpowiedzianej mu przez śledczych. Eksperyment zakończył się konkluzją, że odnalezienie miejsca ukrycia skrzyń jest niemal niemożliwe. Major Siorek postanowił jednak dalej badać sprawę. Zastanawiał się, czy opis dotyczy Sępiej Góry, czy na przykład Szklarskiej Poręby. Co prawda świadek mówił o napisie Flinsberg, ale do Szklarskiej Poręby nie jest przecież tak daleko. Ponieważ sądzono, że Michał Skibicki zmarł, dalsze poszukiwania były utrudnione. Major Siorek zlecił znajomemu radiestecie Karolowi Tomali badania w rejonie Sępiej Góry, ale nie przyniosły one żadnych rozstrzygnięć. Sprawę opisywało wielu autorów: dziennikarze Marek Chromicz, Leszek Adamczewski, Robert Kudelski czy Janusz Skowroński. Efekt poszukiwań blaszanej płyty, a także omawianych skrzyń łatwo przewidzieć. Do dziś niczego nie potwierdzono. Co mogło znajdować się w skrzyniach? Siorek stawia tezę, że mógł tam być uran używany przez Niemców do rozwoju programu rozszczepienia jądra atomu. Świadczyć mają o tym bardzo aktywne działania wojsk w 1945 roku. W rejonie Świeradowa miały pojawić się wywiady i wojska, m.in. amerykańskie, które miały sondować, czy Niemcy nie ukryli w tej okolicy znaczących ilości uranu. 150 skrzyń po 200 kg to dawałoby 30 ton uranu. Niemcy w latach 40. przodowały w pracach nad rozszczepieniem jądra atomu. Taki łup byłby zatem niezwykle cenny dla aliantów lub Sowietów. Robert Kudelski w artykule zauważa, że Albert Speer wspominał po latach, że Niemcy gromadzili rudę uranową i sam uran od późnych lat 30., a w 1940 roku skonfiskowali 1200 ton rudy uranowej w Belgii.
1943 roku ruda ta była jednak potrzebna do produkcji broni konwencjonalnej. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by w 1941 lub 1942 roku chowano na tym obszarze cokolwiek, co później mogłoby się pilnie przydać na wojnie. W 1941 roku III Rzesza była u szczytu potęgi, wojnę wygrywała. Co miano by więc ukrywać w górach? Depozyty bankowe, dzieła sztuki, surowce? W swojej książce z 2010 roku Tajemnice Gór Izerskich Janusz Skowroński zaskakuje niesamowitym faktem. Odnajduje żyjącego wciąż w tamtym czasie, a był to rok 2009, Michała Skibickiego. Według jego relacji przebieg eksperymentu w terenie był zupełnie inny od raportowanego przez Stanisława Siorka. Miał on odmówić wskazania wszelkich miejsc po tym, jak jeden ze zbeków odezwał się do kobiety biorącej udział w eksperymencie po rosyjsku. Czy Stanisław Siorek spreparował raport z tej akcji? Niestety, tego się nie dowiemy, bo zmarł on w 1998 roku. Życie Michała Skibickiego jest bardzo ciekawe. Opisuje je Janusz Skowroński. Urodzony w 1916 roku pod Lwowem, z wykształcenia lakiernik. Przed wojną pracował w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Druga wojna zastała go w trakcie służby wojskowej w Brodach. Trafił do niewoli, do obozów niemieckich. Gdy z jednego z nich uciekł, został złapany przez gestapo i ponownie wysłany do obozów i na roboty przymusowe. Kolejne razy uciekał, ale wciąż łapano go ponownie i wysyłano do obozów. Tak miał trafić do obozu w Brnie, skąd wysyłano go wraz z innymi do ówczesnego Bad Flinsberg. Zaskakująca jest jednak relacja, że jego zdaniem nie było tam żadnych 150 skrzyń, a jedynie 3. Trudno to zrozumieć. Po co cała ta akcja dla 3 skrzyń? Być może dlatego inny badacz, nieżyjący już dziennikarz Leszek Adamczewski, który przez lata zajmował się tą sprawą, uważał, że cała ta historia nigdy się nie wydarzyła. W 2011 roku pisał on na łamach odkrywcy. Nikt nigdy nie złożył podobnej relacji. Może świadczyć to, że rzeczywiście wszystkich jeńców uczestniczących w tej akcji Niemcy wymordowali. Albo że Skibicki wszystko zmyślił. Postawił też ciekawe pytania. Dlaczego jeńców z obozu koło Brünn na terenie protektoratu Czech i Moraw delegowano do jakiejś tajnej akcji na terenie Dolnego Śląska? Niedaleko Bad Flinsberg działał wszak wielki kombinat jeniecki Stalag 8a Görlitz. Gdzie są zatem dokumenty poświadczające delegowanie tylu i tylu jeńców na obszar 8 Okręgu Wojskowego i ich wykreślenie z ewidencji obozowej? Obozami jenieckimi zarządzał wówczas Wehrmacht i przekazanie internowanych żołnierzy formacji SS do zamordowania po zakończeniu jakiejś tajnej akcji nie wchodziło w rachubę. SS dysponowały przecież własnymi więźniami. Zwrócił też uwagę, że liczba skrzyń z zeznań składanych w 1970 roku pod przysięgą radykalnie różni się od tych podanych Januszowi Skowrońskiemu w 2009 roku. Czy zatem opisywana historia nigdy się nie wydarzyła? Cóż, tego z pewnością się już nie dowiemy. Stanisław Siorek zmarł w 1998 roku. Michał Skibicki w 2009 roku, a Leszek Adamczewski w 2022. Tajemnica jednak na zawsze pozostanie gdzieś pomiędzy drzewami, na szczytach tych gór.